Cześć, nazywam się Monika Mrozowska. Dzisiaj pokażę Wam, jak w szybki sposób przygotować risotto, jeżeli nie mamy gotowego wywaru warzywnego. Do risotto potrzebujemy 1 cebula, 1 średnia marchewka, ćwiartka selera, około 50 g masła, 70 g parmezanu, 3/4 szklanki ryżu do risotto, około 30 g suszonych borowików, pestki słonecznika do przybrania, świeża bazylia do przybrania. To zabieramy się do pracy. Zaczynam od obrania cebuli. Obraną cebulę kroję w cienkie plasterki. Do garnka wlewam odrobinę oliwy z oliwek. Wrzucam cebulę. Dodaję drobno startą marchewkę. I drobno startego selera. Dodaję odrobinę soli. Całość mieszam i duszę około 10 minut. Gdy warzywa w garnku się przyrumienią i wyduszą, dodaję mniej więcej litr wody. Czekam, aż woda się zagotuje. Do drugiego garnka wrzucam ryż. Który porcjami zalewam przygotowanym wywarem. Nie dodaję całego wywaru naraz, tylko rozkładam go na kilka części. W młynku do kawy miksuję grzyby. Gdy dodam mniej więcej połowę przygotowanego wywaru, dorzucam sproszkowane grzyby. Cały czas mieszam risotto, żeby ziarenka ryżu nie przypaliły się i żeby równomiernie się ugotowały. Gdy dodam już cały wywar, a ryż będzie w dalszym ciągu nieugotowany, mogę dodać odrobinę przegotowanej gorącej wody. Gdy risotto wchłonie całą wodę i cały wywar, mogę dodać masło i starty na drobnej tarce parmezan.
całość dokładnie mieszam. Gdy risotto jest gotowe, prażę pestki słonecznika na odrobinie oliwy z oliwek. Pestki muszę cały czas mieszać, żeby nie przypaliły się. Gotowe risotto wykładam na głęboki talerz, ozdabiam przyprażonymi pestkami słonecznika i listkami świeżej bazylii. Gotowe risotto na talerzu możemy jeszcze odrobinę posolić albo popieprzyć do smaku czarnym pieprzem lub dodać odrobinę soku z cytryny.